Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Winiarska i witam Państwa dzisiaj z Białowieży, z głównej ulicy tej miejscowości, Stoczka, ulicy, na której społeczność żydowska przed wojną mieszkała, prowadziła sklepy, miała swoją synagogę. To jest miejsce, w którym Żydzi mieszkali razem na jednej ulicy, często w jednych domach ze swoimi białoruskimi i polskimi sąsiadami. I w tym miejscu właśnie chciałam Państwu podziękować, szanownej kapitule, za to odznaczenie, za ten dyplom, który mam poczucie jest też dyplomem dla nas wszystkich tutaj w Białowieży, bo głęboko wierzę w to, że nie da się pamiętać w pojedynkę. I gdyby nie otwartość najstarszych mieszkańców i mieszkanek Białowieży, którzy podzielili się ze mną swoimi wspomnieniami, wyciągnęli z odmentów gdzieś zupełnej niepamięci, czy właśnie pamięci, niepowtarzanych, dawno niewspominanych osób, wyciągnęli imiona, nazwiska, opowieści o zwyczajnym życiu często, o życiu dzieci, to nic dalej nie byłoby możliwe. I tylko dzięki nim były możliwe dalsze moje działania, dalsze poszukiwania. Więc chciałabym podziękować nie tylko kapitule, ale również im właśnie tutaj na Stoczku. Dzięki odzyskanym imionom i nazwiskom możliwe było coś nieprawdopodobnego, czyli odnalezienie potomków żydowskich rodzin z Białowieży. Dzięki temu rok temu, kiedy stawialiśmy pomnik poświęcony pamięci zagłady Żydów z Białowieży, razem z mieszkańcami i mieszkankami, młodymi i starymi, stanęło tutaj 30 potomków żydowskich rodzin z Białowieży. Rodzin Waltszanów, Lerenkindów, Galpernów, Feldbaumów i Reynesów. Udało się odnaleźć również inne rodziny, które nie mogły przyjechać. I to jest coś zupełnie niezwykłego, że też taka relacja między nami została nawiązana. I chciałam wszystkim podziękować i tym rodzinom, i mieszkańcom, i mieszkankom Białowieży, bo tylko za tą gotowość, wspólną gotowość do niesienia tej pamięci możemy mieć poczucie, że tą pamięć chronimy. Dziękuję.